Wracamy do Państwa. Maciej wolny, witam ponownie. Witam ponownie mojego i Państwa gościa, którym jest redaktor Stanisław Janecki. Tygodnik sieci, panie redaktorze, kłaniam się. I wracamy do tematu. Chociaż niemiło z... jest na zewnątrz. Właśnie, niemiło jest na zewnątrz. Cały czas też mówimy sobie dzień dobry, dobrego dnia no te słowa w tych okolicznościach tak, tak ciężko przech przechodzą przez usta no oczywiście mówimy o okolicznościach wojny która dzieje się w Ukrainie o tej napaści rosyjskiej brutalnej i takiej którą też trudno w ogóle opisywać trudno znaleźć słowa żeby to wszystko opisać ale też tym bardziej Pojąć. Nie zmienia to faktu, że to się dzieje i też my musimy sobie radzić z pewnymi wyzwaniami i w Polsce i w Unii Europejskiej. Mam tutaj na myśli chociażby problem, no problem, kwestie uchodźców, bo wiadomo było, że jeżeli ta wojna wypuchnie to uchodźcy również się pojawią. Polska do tej pory przyjęła ponad milion uchodźców z Ukrainy. Już mamy milion dwieście. Milion dwieście. Wczoraj 141 tysięcy w ciągu doby. W skali, 142, 600. w skali Unii Europejskiej czy inne kraje Unii Europejskiej przyjęły oko, około 700 tysięcy uchodźców z Ukrainy? Proporcjonalnie do nas podobnie jest na Węgrzech. że Przyjęły tam ponad chyba 170 tysięcy, no ale Węgrów jest niecałe 10 milionów. Więc gdyby to przeliczyć ludnościowo, to Węgry też bardzo duży wysiłek i to jest drugi kraj przyjmujący uchodźców. Znamienne Polska i Węgry. Właśnie a Polska i Węgry bardzo często były wzywane do tablicy w kwestii migrantów. To jeszcze 2015 rok tej polityki migracyjnej, którą Unia Europejska przecież gdzieś tam próbowała przeforsować, i mówiło się, że Polska i Węgry to są takie fu kraje, bo się nie zgadzają na to, co Unia Europejska, co Komisja Europejska sugeruje, sugeruje ten system relokacji uchodźców. Dzisiaj to my stajemy jakby na czele tej pomocy humanitarnej. Gdzieś przeczytałem takie zdanie, że Polska jest humanitarnym supermocarstwem. I chyba w kontekście tego wyzwania, z którym sobie teraz radzimy, to radzimy sobie dobrze, bardzo dobrze, panie redaktorze. Lipijczycy lubią podkreślać to w ostatnich dniach, chociaż tam są też wredne teksty w Guardianie albo w Sky News. Zupełnie głupie i denne po prostu. Ale idiotów jest pełno także w świecie dziennikarskim i agentów Putina, więc tu się nie ma co dziwić. No nie było takiej operacji. W dziejach świata po drugiej wojnie światowej, żeby jedno państwo w ciągu, no teraz mamy 13 dzień, w ciągu 10 dni milion, w ciągu 12 dni milion 200, czyli wychodzi po 100 tysięcy dziennie, średnio, nie było takiej operacji. To trzeba sobie zdać sprawę z tego. Ale uchodźców musimy się przygotować. My możemy się przygotować myślę, tak, nawet do 3 milionów. Dlatego, że no niby jest ta dyrektywa europejska, która teraz znajdzie swoje odzwierciedlenie w polskiej ustawie, bo to trzeba przełożyć na prawo krajowe, że mogą się osiedlać we wszystkich krajach i owszem, część tych ludzi, jak się słyszy, dokąd zmierzają, to zmierzają nawet do Włoch, Hiszpanii, gdzie pracowali po prostu, tak jak w Polsce, no ale nigdzie nie było tak, że między milion i pół a dwa miliony. Tutaj już wypłynęło od, wpłynęło od 2014 roku. Urządziło sobie jakoś życie. Oczywiście mieli te ograniczenia czasowe, musieli wyjeżdżać, żeby mieć te pozwolenia, ale większość zdecydowana z nich pracowała legalnie, płaciła składki, u, 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 wkład swój miała w polski system u, ubezpieczeniowy, więc to nie było tak, że, że to jest y, jakoś negatywne. Natomiast dlaczego Polska i Węgry teraz się sprawdzają. No, sprawa jest, jakby powiedział Bronisław Komorowski, arcyboleśnie prosta. To są uchodźcy, a nie imigranci zarobkowi, a nie ludzie wykorzystywani jako bomba demograficzna, żeby zdestabilizować poszczególne państwa i Zachód. Ta Pierwsza emigracja za 2014-15 ona się zaczęła już pod koniec 2013 roku. No to najbardziej miała to podłoże materialne, ekonomiczne. No ale gdybyśmy się kierowali takimi kategoriami, to miejsce zamieszkania z takich powodów chce zmienić minimalnie 2 miliardy ludzi a maksymalnie 3 miliardy ludzi na 8 yy, żyjących współcześnie na świecie. Europa ma 500 milionów ludzi, cała Unia Europejska, i sobie wyobraźmy, że tutaj wpływają 2 miliardy ludzi. To jest po prostu koniec świata, a gdyby pozwolić wtedy na dziko, yy, i tu trzeba podkreślić, że wtedy tak zwane organizacje humanitarne zachowywały się jak agresor, ponieważ uczestniczyły w handlu ludźmi. Wyciągały tych ludzi wbrew przepisom krajowym teraz wszyscy działają w jednym zbożnym celu, ponieważ są to uchodźcy wojenni. Ale teraz pojawiają się też takie głosy. One jeszcze nie wybrzmiewają jakoś znacznie, ale już są. I to nie głosy jakieś mało znaczące. Na przykład dyrektor Europejskiej Rady do Spraw Uchodźców i Wygnańców w Brukseli mówi istnieją żenujące podwójne standardy w polityce wobec uchodźców, szczególnie widoczne w Polsce czy na Węgrzech, które również zamknęły swoje granice. Silnym ogrodzeniem granicznym, to w kontekście chociażby tych migrantów, fali uchodźców z Białorusi, to w kontekście też zachowania w 2015 roku, właśnie polityki Polski i Węgier. Nie ma żadnych podwójnych standardów. Wystarczy przeczytać konwencję genewską o uchodźcach, gdzie jest wszystko zdefiniowane, kto to jest uchodźca i w jakich warunkach państwa mają prawo do do odsyłania tych ludzi i nieprzyjmowania ich to jest wszystko zapisane w konwencji genewskiej na którą wszyscy się powołują tylko jej nie czytają po prostu ani w ogóle nie znają więc Polska wykonywała wyłącznie to co mogła w związku z konwencją genewską i w związku z stanem wojny hybrydowej której elementem była bomba demograficzna i ta pierwsza i ta, która napłynęła do nas z terenu Białorusi przy współpracy ścisłej władz Białorusi z, z władzami Rosji Putina. Więc tu absolutnie nie ma żadnej sprzeczności. Sprzeczność tkwi w głowach takich ludzi, jak, jak, jak ten urzędnik, który to mówi, bo stan faktyczny jest taki, że nigdy Polska nie złamała prawa, natomiast próbowano zmusić Polskę i Węgry do akceptacji złamania prawa i międzynarodowych konwencji. To teraz z drugiej wspólnej strony wspólnej polityki emigracyjnej Unii Europejskiej. To teraz z drugiej strony zapytajmy, czy Polska powinna do Unii Europejskiej zwrócić się o pomoc. Zanim sobie o tym porozmawiajmy, posłuchajmy, co na ten temat porozmawiamy, posłuchajmy, co na ten temat mówi Marcin Przydacz, wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jeśli Unia Europejska ma takie możliwości, rozumiem, że mógłby to być chociażby Frontex czy, czy jakieś inne organizacje i będzie ku temu potrzeba, to będziemy o tym, o tym rozmawiać, ale trzeba mieć też świadomość, że to nie jest tak, że Unia Europejska jako organizacja ma jakieś tysiące osób, które czekają tylko na to, żeby zostać przesuniętym na polską granicę i, 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 i pracować nad kwestiami uchodźców. Nie sądzę, żeby Unia Europejska miała takie, takie zdolności. Ale, ale jeśli będzie ku temu potrzeba, nie widzę też powodów, dla których mielibyśmy tutaj nie współpracować. Jeśli będzie potrzeba, to będzie współpraca. A Grzegorz Schetyna, były szef Platformy Obywatelskiej, mówi w ten sposób, Polska powinna wystąpić na forum Unii Europejskiej o wprowadzenie nowego systemu relokacji uchodźców z Ukrainy, analogicznego do tego z 2015 roku. Do zrobienia? Po pierwsze, to jest nieporozumienie, bo znowu jest porównywanie tych dwóch fal, które. Owszem, tam pretekstem była wojna w Syrii, ale Syryjczyków było najmniej. Jeśli byli, to oni szli do Libanu, najwyżej do Turcji i tam się zatrzymywali albo do Iraku, natomiast nie do Europy. Wykorzystano to, żeby cała północna Afryka i duża część Azji sobie po prostu zmieniła status materialny. Więc to jest zasadnicze nieporozumienie, jak się porównuje te dwie rzeczy. Teraz tak. Owszem, jeśli chodzi o konkretne rzeczy, to Państwa, może wystąpić z wnioskami, ale przecież Unia Europejska nie jest głupia, tam idioci nie siedzą. Pani komisarz Ilwa Johansson przecież jest od tego, żeby się tymi rzeczami zajmować. Yy, I oni wiedzą, że trzeba przeznaczyć ładnych parę miliardów euro. Na pomoc dla tych ludzi, bo to jest oczywiste. I, I wszyscy wiedzą, że skoro Polska ponosi ten ciężar, ma już ten milion dwieście tysięcy, to przecież Solidarność Europejska, co przecież wynika wprost z artykułu czwartego Traktatu o Unii Europejskiej, zobowiązuje wszystkie inne państwa do Solidarności i pomocy. I nie jest tak, że tam siedzą sami idioci w Komisji Europejskiej czy w tych instytucjach Unii, które są za to odpowiedzialne, bo nie siedzą idioci i oni już wiedzą. I oni tylko szukają tych Środków koniecznych do przekazania między innymi Polsce, Węgrom, Rumunii, Słowacji, Mołdawii, bo Mołdawia jest małym państwem nienależącym do Unii Europejskiej niechronionym przez NATO, narażonym na atak rosyjski w drugiej kolejności. Po Ukrainie, tym bardziej, że ma bandyckie Naddniestrze obok siebie, więc tam też trzeba przekazać te środki europejskie, ale w Unii Europejskiej głównie do Polski, no bo ona ponosi yy, główny ciężar. I oczywiście nie robić z tego kwot. Nie robić kwot, tylko uświadomić wszystkim tym, którzy są w Polsce, którzy są w tych krajach, do których yy, przenieśli się uciekając przed wojną, że. Mają możliwość osiedlenia się wszędzie i skorzystania z tych wszystkich praw, jakie będą mieli i już mają także w Polsce. Czyli żeby ta dyrektywa Unii Europejskiej, którą już przyjęto, była znana wszystkim. Wtedy oni sami zdecydują, mają tam krewnych, mają rodziny, mają znajomych, ponieważ kwoty nigdy nie działają dobrze. Zastosowanie kwot zawsze ukatrupia samą ideę. Więc to jest po pierwsze nieskuteczne, po drugie jest to rozwiązanie rodzaj Takiego barbarzyństwa ogólnego. Mówił pan redaktor o trzech milionach, na które Polska musi się szykować, jeżeli chodzi o. Może Policów. się spodziewać. Może się spodziewać, a jak to jest w skali Unii Europejskiej? W skali Unii Europejskiej wiele nie przepłynie z Polski z jednego prostego powodu. Tu są zakorzenieni, to jest nasz sąsiad. Ci, którzy chcą wrócić, to najprościej jest wrócić z Polski, z Rumunii, Mołdawii, Słowacji, Węgier, ale przede wszystkim z Polski. I, i, I w związku z tym, albo musimy się przygotować na dwa warianty: że część nie zechce wrócić, no bo tak im się tam wszystko. Że będzie zniszczone na to. No, o tyle. tym się mówi, że Putin zostawi po prostu tak, zbliżenia. spalona Ziemia przecież już to robi. Atakując budynki mieszkalne miejsca pracy powoduje, żeby ci ludzie byli wykorzenieni całkowicie z zabezpieczenia ekonomicznego i socjalnego. Więc nie jesteśmy pięknoduchami I oczywiście część chce wrócić, nawet nie chce tak bardzo się zakorzeniać, żeby nie mieć pokusy, żeby tu zostać, ale część. Zostanie. I to, I to nie jest zagrożenie, to jest oczywiście problem, bo to oznacza dużo dodatkowych miejsc w szkołach, dużo większe obciążenie ochrony zdrowia. To jest oczywiste. Przekształcenia na rynku pracy, ale także przekształcenia społeczne, bo ci ludzie, jeśli zostaną, po pewnym czasie nabędą prawa wyborcze, już w niektórych kategoriach wyborów te prawa yy będą mieli, co zmieni nawet strukturę wyborczą yy w Polsce z tym wszystkim się trzeba liczyć. Ale dlaczego to jest jednocześnie szansa? Otóż yy my mamy tak dramatyczne wskaźniki demograficzne, że bez zasilenia. Z zewnątrz nie dalibyśmy rady. Oczywiście nie jest tak, że my sobie kosztem Ukrainy byśmy życzyli, żeby tu wszyscy ci wykształceni ludzie, bo wielu wykształconych trafia w tej chwili do Polski w przeciwieństwie do tej fali, którą Angela Merkel witała, że inżynierowie, lekarze i profesorowie przyjdą, a przyszły osiłki, które. Wiemy, jak to się skończyło. Nie wiem, czy podstawówkę skończyły. Żeby też nie wydrenować Ukrainy, bo ten kraj bez tych kadr. Które będą przecież konieczne do odbudowy, się szybko nie dźwignie, ale musimy się liczyć z tym, że część zostanie, no bo tu sobie poukłada życie i trzeba to traktować jako zasób korzystny, a nie negatywny. Korzystny zasób z powodu bliskości kulturowej, łatwości, łatwości opanowywania języka, ale z drugiej strony. To jest trochę tak jak ze społecznością wietnamską w Polsce które, Ja mieszkam na Ochocie, gdzie mam. Przez pewien czas miałem sporo osób wietnamskich w okolicy. Oni znakomicie, dzieci się uczą w szkołach, mówią pięknie po polsku. Się zaadaptowali do tych warunków, ale to jest za zawsze społeczność zamknięta. Dotychczasowe doświadczenia z Ukraińcami też pokazują, że to jest też w pewnym sensie społeczność zamknięta. I to jest też wielkie zadanie w jaki sposób wykorzystać to wszystko dla wspólnego dobra. Więc problemów jest bardzo dużo, natomiast można stworzyć taki model, yy, nawet nie powiem asymilacji, tylko zaadoptowania się, który będzie przypominał amerykański, a Ameryka zrobiła z tego ogromną siłę. No, problemów jest dużo, ale te problemy powinniśmy traktować jak wyzwania. Panie redaktorze, dziękuję pięknie za rozmowę. Stanisław Janecki, tygodnik Dzięki sieci, bardzo. był moim państwa gościem. Dziękuję również państwu i zachęcam do pozostania oczywiście z telewizją w polsce.pl